Wystarczy mały krok, by zmienić świat na lepsze. Przekonywał dziś uczniów z gimnazjum nr 3 w Gliwicach Japończyk Yui Miyata. Orędownik pokoju, który przeszedł piechotą 12,5 tysiąca kilometrów z Chin do Londynu. Gliwicka szkoła jest kolejnym punktem na jego mapie. Udało mu się już spotkać z dziećmi z 700 szkół i 200 domów dziecka w 17 krajach. Już po raz drugi w murach gimnazjum nr 3 w Gliwicach gościł zagraniczny gość, Japończyk Yuji Miyata. Jest to niebanalna postać, a jego historia obiegła już pół świata. Najważniejszą rzeczą, jaką zasłynął, to była podróż piesza z Azji do Londynu. Przeszedł przez cały kontynent w ciągu bodajże 2 lat. To jest naprawdę duży wyczyn, no i w trakcie tego miał różnego rodzaju przygody. I o tych przygodach między innymi opowiadał gliwickim uczniom. Ci mogli się dowiedzieć na przykład, dlaczego pieszo przeszedł blisko 13 tysięcy kilometrów. Straciłem narzeczoną i przyjaciela. Oboje w tragicznych okolicznościach. Byłem załamany, ale podniosłem się z tego. Zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem i doszedłem do wniosku, że każdy z nas ma szansę zrobić coś dobrego dla innych. Porzuciłem zamiar zrobienia kariery biznesmena i postanowiłem działać na rzecz idei pokoju. Wymyśliłem, że będę chodził po świecie. Opowiada. Po drodze odwiedził 700 szkół i 200 domów dziecka. Bo właśnie do młodych ludzi niesie swoje przesłanie. So like my message, you know, the mainly what I try to tell the young generation is peace. Moim przesłaniem, które próbuję przekazać młodemu pokoleniu, jest pokój. Jaki on ma wpływ na nasze życie, bowiem pokój wpływa na cały świat. Na poszczególne stanowiska możemy wiele dokonać, gdy jest pokój. Yuji uważa, że dzieci i młodzi ludzie mają jeszcze szansę zmienić świat i to od nich zależy, w jakiej rzeczywistości będziemy żyli. Misją Yuji'ego jest rozpowszechnianie informacji odnośnie pokoju na świecie. Chce uczyć młodzież o tym, co się dzieje na świecie, jak walczyć o pokój. Nauczyciele gimnazjum podkreślają, że takie spotkania są bardzo ważne dla młodych ludzi. Uczą one otwartości, zrozumienia. Poza tym uczniowie mają też okazję do ćwiczenia języków obcych, bowiem Yuji mówi wyłącznie po angielsku. Ale po minach gimnazjalistów i po ich zaangażowaniu można było być pewnym, że słowa Japończyka trafiają do nich ze zrozumieniem.